Jak podłączyć rozdzielnicę w mieszkaniu przy zasilaniu trójfazowym? Odizolowujemy zewnętrzną izolację przewodów. Podłączamy wszystkie przewody ochronne żółto-zielone. Podłączamy wszystkie przewody neutralne niebieskie. Grupujemy przewody fazowe i doprowadzamy w odpowiednie miejsca. Następnie montujemy szyny TH. Montujemy aparaturę modułową w rozdzielnicy. Wykonujemy wewnętrzne połączenia neutralne pomiędzy aparatami. Wykonujemy wewnętrzne połączenia fazowe między aparatami. Podłączamy przewody fazowe od obwodów do wyłączników nadprądowych. Montujemy szyny grzebieniowe łączące wyłączniki nadprądowe. Zakładamy maskownicę i zaślepiamy puste miejsca. Komponujemy opisy do rozdzielnicy. Przyklejamy wszystkie opisy w rozdzielnicy, tak żeby można było łatwo zidentyfikować obwody. Zakładamy ramkę z drzwiczkami i gotowe. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobić krok po kroku, zapraszam na mój kanał z poradnika elektryka na YouTube.